Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora. Jest mi niezwykle miło przywitać panią doktor Paulę Wiarzewicz-Wójtowicz. Pani Paula pracuje z adiunktem w Katedrze Edukacji Wczesnoszkolnej kierowanym przez panią profesor Chęcińską, panią profesor Urszulę Chęcińską. I dzisiaj właśnie na prośbę pani profesor, pani doktor poprowadzi wykład. Pani profesor na pewno nas również zaszczyci swoją obecnością. Dzisiaj jednak przeprasza Państwa niezmiernie, no z powodów rodzinnych nie może być obecna na wykładzie. Stąd obecność Pauli, ale jakże interesujący temat, wybrane aspekty kultury codziennej mieszkańców przedwojennego Szczecina. Ja tylko dodam, że pani doktor specjalizuje się w problematyce edukacji artystycznej. Ostatnia książka wydana w ubiegłym roku dotyczyła kwestii samorealizacji studentów w przestrzeni edukacji artystycznej. Jednakże my tutaj na Uniwersytecie Seniora bardzo cenimy sobie współpracę z panią doktor, ponieważ prowadziła w ramach projektu Edukacja do potęgi senior i humanistyczny senior, warsztaty plastyczne. Po zakończeniu projektów nie porzuciła naszych malarek, a wspiera je bardzo mocno i co też możemy zaobserwować, przyglądając się jakże pięknym, kolejnym organizowanym wystawom. Nie miałam okazji do tej pory tak publicznie podziękować. Serdecznie dziękuję za tą inicjatywę, która cieszy się dużym zainteresowaniem i pracowników Wydziału Humanistycznego, ale już mamy też takie informacje, że przychodzą osoby z miasta, które oglądają tak piękne prace tutaj naszych pań. Gratuluję i paniom, i pani doktor. Myślę, że brawami możemy to... Wszystkie sylwetki, które się pojawiają, zamieścimy w internecie, w zakładce wystawy, tak żeby to rzeczywiście ta pamięć tych pięknych prac jakby przetrwała dłużej niż kilka tygodni, bo chętnych, rozumiem, jest więcej do wystaw. Szanowni Państwo, zapraszam zatem na wykład. Jeszcze raz dziękuję pani doktor. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę się z Państwem spotkać. Bardzo dziękuję pani profesor Chęcińskiej za to, że tutaj zostałam polecona w zastępstwie z tym wykładem. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że mogę się tutaj z Państwem znaleźć i dzięki pani doktor Bugajskiej tutaj pewne wprowadzenie zostało już zrobione, ponieważ właśnie chciałam podziękować grupie pań, które mimo zakończenia projektu przychodzą i pracują i tak naprawdę to dzięki nim te wystawy są możliwe do zorganizowania, ponieważ to są prace tych pań. I właśnie te wystawy zainspirowały mnie między innymi do pewnych poszukiwań czy do rozważań dotyczących kultury naszego codziennego życia. Tak jak pani doktor Beata Bugajska mówiła, jestem pracownikiem Katedry Wczesnej Edukacji i zajmuję się przygotowaniem studentów w zakresie metodyki nauczania przedmiotów artystycznych. I biorę udział tutaj dzięki projektowi, który był realizowany. Od 2 lat spotykam się z Państwem na różnych warsztatach, co jest dla mnie niesamowitym doświadczeniem. Nie jestem historykiem sztuki, jestem pedagogiem. To też moje spojrzenie, czy mój dzisiejszy wykład będzie wykładem pedagoga, osoby, która przygląda się temu wszystkiemu z zewnątrz w kontekście wychowania i kształtowania przyszłych pokoleń. Państwo mieliście okazję obserwować nasze wystawy, chwaliliśmy się pracami, które powstały w trakcie projektu. W tej chwili przed świętami Wielkiej Nocy rozpoczęliśmy
cykl wystaw autorskich, ponieważ panie, które w dalszym ciągu pracują już ponad 2 lata tutaj u nas, mają tak duży swój własny dorobek artystyczny, że trzeba się nim chwalić i trzeba go pokazywać. Nie są to prace tylko i wyłącznie wykonane na naszych zajęciach, bo takie prace państwo i takie wystawy państwo mieliście okazję już oglądać wcześniej. Są to wystawy autorskie związane z działalnością artystyczną tych poszczególnych osób, z ich obserwacjami przestrzeni i życia społecznego, z ich przemyśleniami. Każda wystawa jest wyposażona w takie słowo autorskie, którym autor wprowadza nas w swój świat, w ten, który widzi, ten, który mu towarzyszy. Jest to świadectwo aktywności, kreatywności i samorealizowania własnych potrzeb estetycznych, ale jednocześnie jest to pewna notacja poglądów, emocji czy świata oglądanego z perspektywy osoby pojedynczej, osoby uczestnika życia tego naszego codziennego i społecznego. Oglądając te prace, czytamy informacje, którymi autor, często zresztą bardzo w osobisty sposób, dzieli się z nami i mamy okazję zobaczyć dorobek, nasz dorobek mieszkańców Szczecina, tak jak będą to oceniały i oglądały kolejne pokolenia. W taki sposób bowiem powstają tradycja i kultura. Nie tylko jesteśmy jej uczestnikami, nie tylko ją oglądamy, ale też ją tworzymy. I właśnie te wystawy, tych prac naszych, które powstają teraz, są takim świadectwem tego, co się dzieje wokół nas, kim jesteśmy i zostaną dla przyszłych pokoleń. Dla mnie jako pedagoga właśnie takie doświadczanie procesu kulturotwórczego jest niezwykle istotne i najbardziej interesujące w mojej pracy. I takie rozumienie sztuki, działania artystycznego jest mi najbliższe. Rozważanie ich, jednocześnie konieczne jest rozważenie tych działań, tych procesów z perspektywy tradycji, dziedzictwa kulturalnego i tożsamości regionalnej, a więc dorobku artystycznego wcześniejszych pokoleń. Dlatego też dzisiaj jako Szczecinianka, która urodziła się tutaj i mieszka tutaj, chciałabym się z Państwem podzielić moimi refleksjami. I myślę również, jest to taka forma poczucia tożsamości regionalnej, w której przyjrzymy się bliżej sztuce towarzyszącej mieszkańcom przedwojennego Szczecina. I tutaj oczywiście pojawia się pewien problem, ponieważ przez dziesiątki lat utrzymywani byliśmy w przekonaniu, że Pomorze Zachodnie jako region nie ma własnej kultury. A jedynym dorobkiem tego obszaru jest to, co zostało stworzone po roku 1940. Przez całe lata, kilka pokoleń mieszkańców Szczecina była wychowywana w takim poczuciu bezimienności i braku tożsamości regionalnej. Ja należę do takiego pokolenia, żyjącego jak gdyby w takiej pustce kultury regionalnej, która zapełniana była poprzez kulturę napływającą do nas z innych regionów Polski. Oczywiście, jako Polka czuję się dumna z naszej kultury narodowej, z dorobku narodowego, ale to poczucie braku przynależności regionalnej było dość dotkliwe, ponieważ przyglądając się działalności kulturalnej w innych regionach, zastanawiałam się, dlaczego my jako region, jako Szczecin, nie mamy takich strojów ludowych charakterystycznych jak na przykład Kraków, czy też dlaczego nie mamy piosenki rozpoznawalnej przez wszystkich, tak jak to jest na Kujawach. Wszyscy znamy piosenkę Czerwone Jabłuszko, która jest przykładem Kujawiaka. Albo dlaczego nie mamy własnego języka,
takiej gwary, jak mają Ślązacy, Górale czy Kaszubi. Okazało się, że jednak mamy pewne takie, mamy taki swój dorobek, który był przemilczany, leżał w archiwach, ukryty, czekał na to, że będzie odsłonięty. I teraz, jako mieszkańcy Pomorza Zachodniego, nie tylko odkrywamy i zachwycamy się tym, co zostało po poprzednich mieszkańcach naszego regionu, ale podejmowane są różne działania, które mają na celu przywrócenie pamięci nie tylko o ludziach, którzy tu mieszkali, ale także o tym, co stworzyli i o ich kulturze. I dlatego chciałam Państwu dzisiaj zaproponować taką refleksję nad trzema aspektami kultury Szczecina. Nad rzemiosłem, fragmentem tego rzemiosła oczywiście, mianowicie tradycją białej ceramiki szczecińskiej, malarstwem oraz nad muzyką wysoką naszego miasta. Oczywiście na wybranych przykładach. Stettiner Ware. Ja bardzo przepraszam, ale nie uczyłam się języka niemieckiego, stąd też będę unikała tych nazw niemieckich, będą się pojawiały raczej w zapisie. Przepraszam z góry też za moją wymowę czy kwestie językowe związane z niemiecko brzmiącymi nazwami czy nazwiskami. W tym względzie potrzebuję się jeszcze dokształcić. Stettiner Ware, inaczej szczeciński towar. Była to była to ceramika, która była tutaj produkowana u nas na miejscu. Piękne, dzisiaj już zapomniane rękodzieło zachodniopomorskich garncarzy. Było charakterystyczne dla Pomorza Zachodniego w ówczesnym czasie, rozpoznawalne w całej Europie i identyfikowane z miejscem produkcji. Będą Państwo oglądali na tych slajdach eksponaty, które znajdują się w Muzeum Narodowym w Szczecinie, a prezentowane fotografie często Państwo będziecie mogli odszukać powtórnie na stronach internetowych muzeum. Wiąże się to z faktem mojej zawodowej pracy, ponieważ przygotowuję prezentacje dla studentów i dla nauczycieli i często poza treścią, którą chcę przekazać, czy którą chcę zainteresować, ważna jest również kwestia tego, żeby nauczyciele i studenci przygotowywali sobie materiały dydaktyczne samodzielnie. Stąd moje prezentacje odnoszą się do takich materiałów, do których jest łatwy dostęp. Dlatego też Państwo, wpisując łatwe hasła do internetu, będziecie mogli do tych materiałów z powrotem łatwo dotrzeć. Ceramika, która powstawała tutaj na ziemiach polskich, była ceramiką tworzoną na białym tle, zdobioną różnymi motywami. Pojawiały się oczywiście motywy roślinne, tak jak Państwo widzicie tutaj na slajdzie, ale również kształty i ornamenty geometryczne, ale również obiekty architektoniczne, postacie zwierząt, ludzi. Czasami pojawiały się napisy, daty, informacje jakieś. Wiązało się to między innymi z tym, że było modne wręczanie czy prezentowanie takich obiektów innym osobom i wówczas na tych naczyniach mogły się znaleźć specjalnie dedykowane ornamenty i elementy. Wykonaniem tych przedmiotów zajmowały się warsztaty garncarskie, które funkcjonowały w wielu miejscowościach w regionie, nie tylko w Szczecinie. Między innymi wymieniane są takie miejscowości jak Gryfice, Police, Stargard Szczeciński, Chociwel, Czaplinek, Trzebiatów i Dobrzany. Obok naczyń glinianych, które jak gdyby spełniały potrzeby i zapewniały potrzeby lokalnego rynku, powstawała część produkcji, która była wysyłana do sprzedaży poza granicę Szczecina, najczęściej drogą morską poprzez porty bałtyckie. Wywożono je przez port w Szczecinie i dlatego też poza nazwą Stettiner Ware można spotkać się z nazwą Stettiner Gut, czyli szczecińskie dobro, albo Stettiner Zegut,
czyli szczeciński wyrób, a również, ale również nazywana była ta ceramika fajansem szyprów. Naczynia te były wytwarzane na Pomorzu Zachodnim od XVIII wieku do początku wieku XX. Mają charakterystyczny kolor, po pierwsze podstawy, on jest biały. My tu widzimy często kolory kri albo żółtawy, co jest oczywiście związane z faktem, że są to naczynia stare, które przetrwały wiele czasu i z biegiem czasu zmieniły swój kolor. Natomiast bardzo charakterystyczna jest kolorystyka tych ornamentów. Tutaj Państwo widzicie akurat przykład takiej pracy zielono-brązowo-żółtej, natomiast bardzo wiele elementów jest przygotowanych w tonacji niebieskiej, w odcieniach niebieskości, w szmaragdach, w turkusach. Jest to taki element niezwykle charakterystyczny dla tej porcelany. Na pewno Państwo też widzieli taki znak Szczecin 2050, z którym nie do końca się identyfikujemy, który wywołał sporą burzę i dyskusję, kiedy się pojawił na początku. Natomiast moje rozważania czy przemyślenia związane właśnie z kulturą mieszkańców przedwojennego Szczecina doprowadziły mnie do takiego wniosku, że ktoś dość dobrze przestudiował tę historię Szczecina, te tradycje kulturowe Szczecina, ponieważ kolorystyka tych znaków, tego znaku jest właśnie zaproponowana w takiej kolorystyce, w jakiej były tworzone te przykłady rzemiosła, ta ceramika szczecińska. Znak ten został zaprojektowany przez obcokrajowca i początkowo zastanawiałam się nad tym, dlaczego, że powinien to zrobić ktoś, kto tutaj jest związany z tą ziemią, urodził się, pracuje, wykształcił się tutaj. Natomiast być może za mało jeszcze ciągle wiemy o tym, jak wyglądała ta kultura i życie tych mieszkańców, którzy spędzili tu cały ten czas przed wybuchem II wojny światowej. To jest właśnie taka charakterystyczna ornamentyka, charakterystyczne motywy. Widzimy właśnie i rośliny, i obiekty architektoniczne, różne sytuacje czy sceny z życia wzięte, czasami legendy, historie opowiadane były za pomocą tych obrazków, które pojawiają się na przykład talerzach czy dzbankach. Czy widzą Państwo w tym coś takiego podobnego? Czy widzą Państwo pewien związek z czymś? Oczywiście, na pewno pierwsze, co nam też przychodzi do głowy, to ceramika bolesławiecka albo tradycje porcelany włocławskiej. Bolesławiec przetrwał, niestety Włocławek nie. W dawnej, w starej farbiarni jest zrobiona w tej chwili galeria, w której można robić zakupy, a szkoda. Nasza ceramika, ta szczecińska przedwojenna, też nie przetrwała. Do chwil obecnych funkcjonuje tylko w postaci eksponatów muzeum, ale nie do końca. Jeśli chodzi o podobieństwo, to co zwraca jeszcze uwagę, to takie, przynajmniej dla mnie, kiedy zobaczyłam po raz pierwszy te porcelany, pomyślałam sobie o ceramice holenderskiej. Biała ceramika z takimi wyraźnymi granatowymi ornamentami. Oryginalna taka ceramika trafiła do Szczecina na ziemię Pomorza Zachodniego 200 lat temu, natomiast była niesamowicie droga. A każdy chciał taką porcelanę mieć w domu i jak to w jednej z wypowiedzi w gazecie przeczytałam, jeść z białego. Stąd kupcy szczecińscy, którzy byli niezwykle przedsiębiorczy, postanowili taką porcelanę produkować u siebie po to, żeby cena jej była taka, żeby każdy mógł ją zakupić. Ludność zamieszkująca te tereny nie była ludnością zamożną, nie była bardzo ubogą, dlatego też chodziło o to, żeby przygotować produkt na miarę możliwości mieszkańców. Rozpoczęła się więc produkcja lokalna, która niestety zakończyła się na początku XX wieku.
Ci kupcy szczecińscy byli tak przedsiębiorczy, że do tej pory ta porcelana jest rozpoznawana w Europie. Tutaj mają Państwo przykład już nie oryginalnych naczyń, ale właśnie takiej próby odbudowania i zrekonstruowania tej tradycji. Zapomniane ceramiczne towary szczecińskie, które odzyskują swoją popularność dzięki muzealnym ekspozycjom, zaczęły zyskiwać też uznanie u naszych lokalnych przedsiębiorców dzięki projektom, które próbowały przywrócić Szczecinowi jego markowy wyrób. Tworzenie tej porcelany, tej ceramiki jest związana z taką oryginalną metodą wypalania i zdobienia. Polega ona na tym, że na kole garncarskim trzeba takie naczynie najpierw wykonać, potem wstępnie wypalić i kilkanaście dni pozostawić do wysuszenia, a dopiero później kubek, dzbanek czy też talerzyk pokrywać glazurą i zdobić. Dopiero kolejne wypalania pozwalają na to, żeby naniesione specjalną farbą wzory wtopiły się w naczynie i żeby glazura była błyszcząca. I tak właśnie tworzona jest też ta dzisiejsza ceramika, wymaga więc specjalistycznych pracowni. Do tego projektu przystąpiło między innymi Stowarzyszenie Glino Collective i ono podejmując takie wyzwanie, zorganizowało szereg wykładów, odczytów, warsztatów, w których często warsztatów rodzinnych, na których były tworzone naczynia, które miały nawiązywać do tych, które były tworzone i robione w przedwojennym Szczecinie. Zamierzeniem też tych projektów było stworzenie takich galerii z pamiątkami, po to, żeby ta porcelana mogła być takim elementem pamiątkowym przywiezionym ze Szczecina. Mnie osobiście bardzo się ten pomysł podobał i kilkakrotnie próbowałam zakupić takie rzeczy, żeby pokazać Szczecin w innych regionach Polski. Niestety projekt po zakończeniu utknął w jakimś martwym punkcie. Stowarzyszenie Glino Collective i Miejski Klub, Miejski Dom Kultury w Dąbiu w dalszym ciągu ogłaszają, że można taką porcelanę nabyć. Jest niestety podany tylko numer telefonu i nie udało mi się z nimi skontaktować. Niestety obawiam się, że w którymś momencie ta reklama i popularyzacja tych projektów zatrzymała się w miejscu. Być może jest to związane z brakiem finansów na prowadzenie dalej tych działań. Bardzo ciekawa była ta koncepcja otwarcia takiej galerii z otwartą pracownią, w której można było zobaczyć, w jaki sposób powstają te elementy, albo zaprojektować sobie swoje własne wzory. Jeżeli popatrzymy na te slajdy, mamy wrażenie, że mamy do czynienia z tą porcelaną, którą pokazywałam Państwu na początku wykładu, a to są wszystko naczynia, które powstały niedawno. Poprzez właśnie różne zajęcia stworzono taką grupę, która zajmowała się tworzeniem, przygotowywaniem tych prac. I tutaj macie Państwo właśnie przykłady prac, ale też naczynia, które są przygotowane do pomalowania. Nie wiem, czy ktoś z Państwa był w Bolesławcu. Tam jeden ze sklepów firmowych, jedna z tych fabryczek ma również żywe muzeum ceramiki. I myślę, że założeniem było między innymi stworzenie takiej galerii w Szczecinie, w której na oczach przychodzących, odwiedzających tę galerię osób powstawałyby takie elementy, które można byłoby później zakupić. Ja odwołuję się często
bardzo do tych zamierzeń, do tych przykładów, pokazując studentom, w jaki sposób należy, czy można wykorzystać kulturę regionalną do zaprojektowania własnych zajęć po to, żeby kształtować to poczucie tożsamości z regionem, związku z miastem, w którym mieszkamy, w którym urodziły się dzieci, które miejmy nadzieję tego miasta w przyszłości nie opuszczą. I tak jeszcze chciałam, kończąc tę część naszego spotkania i tę część mojego wystąpienia, powiedzieć o tym, że przeczytałam taki artykuł, który się ukazał w zeszłym roku w sierpniu w Gazecie Wyborczej, napisany przez panią Ewę Podgajną, co warto przywieźć ze sobą ze Szczecina. Bransoletkę z dźwigiem, magnes z zamkiem, i w tym artykule jest taka prezentacja różnych upominków, które powstały na potrzeby naszego miasta. Oczywiście one są niezwykle pomysłowe, wiąże się to i z promocją tych obiektów, które dopiero co w Szczecinie powstały, jak również z promocją tej kultury, którą zastaliśmy tutaj, tego co tworzymy. Zabrakło mi jednak elementów, które są związane właśnie z tą białą szczecińską ceramiką, bo jest to taka rzecz, która jest ewenementem na skalę przynajmniej europejską. Takich elementów kultury codziennej znajdziemy bardzo wiele w przypadku obiektów malarskich. Poszukując materiały na dzisiejsze spotkanie z Państwem, poszukałam nazwisk malarzy, którzy się Szczecinem zajmowali, którzy Szczecin malowali. Większość z nich jest związana ze Szczecinem, ponieważ się tutaj urodziła, albo przynajmniej przez jakiś czas mieszkając pracowała i była związana tutaj z regionem. Szczecin, tak jak obecnie, jest takim miastem, dzięki któremu rodzi się i kształci się mnóstwo osób, które są niezwykle zdolne, które to nasze miasto opuszczają. Część z nich całe szczęście wraca. I tutaj właśnie są wśród tych malarzy są takie przykłady takich osób. W każdym razie, generalizując, mówiąc ogólnie o twórczości, o malarstwie tego czasu, można powiedzieć, że charakteryzuje się ono taką, po pierwsze, tematyką marynistyczną, po drugie, tematem, częstym poruszaniem tematu wody, perspektywą czy oglądem, tworzeniem pejzaży poprzez tę perspektywę wody i pokazywanie portu czy też architektury miasta. Najczęściej, przynajmniej ci malarze, którzy urodzili się w Szczecinie, swoją twórczość opierają na doświadczeniach, którą zyskali w dzieciństwie, kiedy bawili się, kiedy spędzali czas na zabawach w terenach nadodrzańskich. I te doświadczenia widoczne są nawet w późniejszej ich twórczości, wtedy, kiedy część z nich wyjechała poza teren naszego miasta. Jednym z najbardziej znanych i takich najbardziej znaczących malarzy naszego regionu jest oczywiście Ludwik Most. Karl August Ludwik Most urodził się w 1807 roku, zmarł w 1883 roku w Szczecinie, a więc jest osobą urodzoną i pochowaną w Szczecinie. Oczywiście jest malarzem niemieckim. Klasyfikuje się go jako malarza epoki Biedermeieru. Jego rodzice i jego dziadkowie byli rzemieślnikami, mistrzami ślusarskimi, którzy od pokoleń zamieszkiwali Szczecin. Dopiero on zajął się malarstwem. Kształcił się najpierw w Stargardzie Szczecińskim, a potem wyjechał do Berlina. Wrócił do Szczecina, mając 27 lat i pozostał tutaj już do śmierci. Po 7 latach po powrocie rozpoczął pracę w szczecińskim Gimnazjum Mariackim, szkołą, która ma niezwykle ważne, wielkie znaczenie, jeśli chodzi o edukację w naszym mieście. I pracował tam jako nauczyciel rysunku przez 42 lata.
Duża część szkiców Ludwika Mosta zginęła podczas II wojny światowej. Te, które ocalały, są to w większości prace, jest to w większości malarstwo olejne, pejzaże i portrety. I tutaj właśnie łącznie ocalało około 280 obrazów. Są one przechowywane w Muzeum Narodowym w Szczecinie i w Greifswaldzie. Poprzedni portret, jak Państwo widzieli, był portretem osoby ważnej, publicznie ważnej, historycznie ważnej dla Szczecina. Był to książę Barnim X, jeden z książąt szczecińskich, ale Most podejmował również tematy związane z życiem codziennym. Portretował osoby nie tylko ważne publicznie, takie jak Karl Lewe czy matematyk Hermann Grossmann, ale również członków ich rodzin. Stworzył wiele autoportretów i portretów rodzinnych. Na tego typu portretach można dostrzec elementy życia codziennego, w jaki sposób mieszkańcy, w jakich warunkach mieszkańcy mieszkali, jakie mieli meble, jak spędzali swój wolny czas, jak się ubierali. Kiedy popatrzyłam na ten obraz, zaczęłam się zastanawiać, w którym miejscu Szczecina to mieszkanie było, która to ulica, co ta pani widzi przez to okno. Taką charakterystyczną cechą jego malarstwa były dokładne szkice strojów, ponieważ bardzo chętnie podróżował, szkicował napotykanych ludzi, uwieczniał, w jaki sposób ubierają się na wesela, w jaki sposób ubierają się do pracy. I tutaj mamy taki przykład stroju pyrzyckiego, który był ulubionym tematem jego prac, jego szkiców. Dzięki jego rysunkom wiemy, jak dokładnie wyglądał strój pyrzycki. Na dodatek w ówczesnym czasie okazuje się, że był to strój niezwykle oryginalny i niezwykle popularny. A dzięki szkicom Ludwika Mosta trafił na dwór króla Fryderyka III, który podczas jednej ze swoich wizyt w Londynie ubrał w taki strój swoje dzieci. Nie wiem, czy Państwo kiedyś widzieli strój pyrzycki. Ja nie przypominam sobie z dzieciństwa, żeby to był temat, który był eksponowany w mojej edukacji. I tak naprawdę dopiero kontakt z tymi dziełami uświadomił mi, że mamy takie elementy, takie doświadczenia w naszej kulturze. Szkicował oczywiście również życie rodzinne. Pokazywał, w jaki sposób ludzie spędzali czas wolny. Można dzięki temu zaobserwować organizację życia rodzinnego, model rodziny, pewną hierarchię w rodzinie, ale także stan ekonomiczny tych rodzin. W zasadzie większość jego obrazów pokazuje ludzi pogodnych. Takich, którzy nie cierpią głodu, nie cierpią wielkiego niedostatku. Nie są to ludzie zamożni, ale ludzie wolni, którzy utrzymują się z prowadzonej przez siebie działalności. W większości handlowej albo rzemieślniczej. Dlatego też w swoich pracach nie omija tematów związanych z pracą. Znajdujemy tutaj szereg elementów czy takich akcentów, które wskazują na związek Szczecina z morzem. Wszyscy dobrze wiemy, że Szczecin nad morzem nie leży, ale jesteśmy regionem, który z tym morzem jest identyfikowany dzięki właśnie portowi i połączeniu wodnemu z wybrzeżem. Tutaj mamy też przykład nie tylko prac związanych z tematyką morską, ale również rzemieślniczą. Zakłady rzemieślnicze, aż się wierzyć nie chce, że niespełna 200 lat temu tak wyglądało życie w naszym mieście. To przykład gospodarstwa tutaj w okolicznych wsi. Również mnóstwo informacji związanych ze sposobem ubierania się, z kulturą, z tradycjami, z obrzędami i ze sposobem meblowania mieszkania.
miejsca schronienia, ale także ze sposobem spędzania wolnego czasu. Bardzo często Ludwik Most podejmował tematy związane z tym, w jaki sposób ludzie spędzają czas po pracy, w karczmach, gospodach, ale również w pejzażach, pokazując, w jaki sposób zagospodarowany został teren Pomorza Zachodniego. A więc prace jego dokumentują architekturę dawnego Szczecina, Stargardu, oczywiście Pyrzyc, ale także w związku z jego licznymi wizytami na wybrzeżu Bałtyku są też prace pokazujące Międzyzdroje czy Kołbacz z tamtego czasu. Ten obraz, który Państwo widzicie w tej chwili na slajdzie, jest zatytułowany Szczeciński zamek od strony północy. Powstał w 1828 roku i to on posłużył jako podstawa do rekonstrukcji zamku Książąt Pomorskich. A więc Ludwik Most zrobił dla Szczecina to, czego dokonał Canaletto dla Warszawy, dzięki którego pracom udało się odtworzyć krakowskie przedmieście. My również mamy takiego malarza, który swoimi pracami dokumentował życie i obiekty, które tworzą charakter naszego miasta. O Ludwiku Moście bardzo wiele można usłyszeć w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Jest to taka instytucja, która dba bardzo o jego pamięć, kultywuje, nie dość, że posiada w zbiorach jego pracę, to również dba o to, żeby były one eksponowane, żeby były one oglądane. W 200. rocznicę jego śmierci w 2007 roku została przygotowana taka prestiżowa wystawa. Ale nie są to jedyne działania, które podejmuje Muzeum Narodowe w Szczecinie, ponieważ w 2015 roku zwróciło się do miasta, do Rady Miasta, aby most, który jest budowany z łasztowni na Wyspę Grodzką, ta nowa część, która ma połączyć łasztownię z stworzoną mariną, żeby nazwać ją imieniem tego malarza. Most Mosta to nie tylko gra słów, to nie tylko zabawa między tymi wyrażeniami, ale też pewien symbol czy pewne miejsce pamięci, ponieważ właśnie z tego miejsca malarz ten namalował widok, który Państwo w tej chwili oglądacie. Tytuł tego obrazu, to jest widok Szczecina z łasztowni. Proszę Państwa, ponieważ Ludwik Most był również nauczycielem, miał swoich uczniów i to jest przykład prac jednego z jego uczniów, który rozpoczął swoją naukę w gimnazjum mariackim, ale później kontynuował ją oczywiście dalej, bo do niedawna, do 2012 roku, nie istniała w Szczecinie żadna szkoła artystyczna, w której można by kontynuować w dalszym ciągu naukę. Dlatego też wiele osób wyjeżdżało, całe szczęście wracało po jakimś czasie do Szczecina. I tutaj mamy przykład właśnie takiej pracy. Jak widać wyraźnie, jest już niesamowita zmiana sposobu prowadzenia pędzla. Tamte prace ewidentnie, choć jest klasyfikowany jako malarz okresu Biedermajeru, widoczne są niewątpliwie wpływy nie tylko malarstwa realistycznego, ale i malarstwa romantycznego. Tutaj mamy do czynienia z pracami jego ucznia, gdzie wyraźnie widzimy nadchodzącą nową epokę, wpływy impresjonizmu i mistrzów postimpresjonizmu. Aby jeszcze choć przez chwilę pozostać w tym klimacie tamtych czasów, chciałam Państwu zaprezentować akwarele, właściwie gwasz jednego z kolejnych mistrzów naszych tutaj rodzimych,
ziem zachodnich. Wilhelm Hoffmann, znany teren, na pewno rozpoznają Państwo miejsce. I akurat powiem Państwu, że tego typu prace można nabyć w antykwariatach. To jest slajd, który stworzyłam posługując się fotografią ze slajdu z jednego naszych antykwariatów, gdzie ten gwasz jest wystawiony na sprzedaż. Dzięki tym pracom mamy nie tylko wiedzę na temat tego, w jaki sposób Szczecin wyglądał przed wojną, jak wyglądały te obiekty. Z radością przypatrujemy się zresztą temu, że te obiekty są w tej chwili często odnawiane, restaurowane albo odbudowywane w takim stylu, w jakim zostały zbudowane. Tutaj macie Państwo przykład miedziorytu, a więc pracy wykonanej techniką graficzną, w której widzimy Plac Orła Białego. Jakże inaczej? To jest dokumentacja nie tylko zmian, które zaszły w architekturze czy w ustawieniu tego konkretnego miejsca, ale także zmian, które nastąpiły w codziennym życiu mieszkańców tego miasta. Na pewno Państwo identyfikujecie, bo to jest po lewej stronie mamy fontannę Orła Białego. W tamtą stronę idzie się do Bazyliki Katedralnej Świętego Jakuba, natomiast po prawej stronie mamy Pałac pod Globusem, obecną siedzibę Akademii Sztuki, rektorat i pracownie. Proszę Państwa, Szczecin był Szczecin przedwojenny, ale mamy Szczecin dzisiejszy. Mówiłam Państwu o tym, że naszymi pracami, które są wykonywane tutaj u nas w pracowni, chcemy pokazać tę kulturę, która się tworzy, to życie codzienne i tę twórczość dnia codziennego. I tutaj znalazłam dla Państwa wykaz malarzy, którzy działają w naszym mieście już przez jakiś dłuższy czas. Jest około 55 osób wypisanych. Nie zmieściły się wszystkie nazwiska na jednym slajdzie, dlatego przygotowałam ten drugi slajd. Mam nadzieję, że chociaż w niewielkim wymiarze mogą Państwo te nazwiska dostrzec. Oczywiście nie jest to lista kompletna, bo ja wpisując te nazwiska na tę listę, już z przyjemnością dodałabym co najmniej 5 nazwisk, które się tutaj nie znajdują. Wśród tych artystów jest wielu takich, którzy urodzili się w Szczecinie i tak jak mistrzowie przedwojenni wyjechali, żeby się uczyć i wrócili do naszego miasta. Ale jest również wielu takich, którzy urodzeni i wykształceni w innych miastach przyjechali i osiedlili się tutaj na stałe. I dzięki tym ludziom, tym, którzy urodzili się i pracują tutaj i tym, którzy przyjechali do nas i wybrali Szczecin jako swoje miasto, tworzy się nasza kultura. Byłby to obraz niekompletny, gdybyśmy mówili tylko i wyłącznie o sztuce wizualnej. My, jako region, mamy również swoją muzykę. Jest ona mało znana. Nie jest ona często odtwarzana, choć ostatnimi laty coraz więcej kompozycji naszych rodzimych artystów możemy spotkać. Na slajdzie widzą Państwo nazwiska oddzielone od siebie odstępem. Wiąże się to z czasem tworzenia tych artystów. Zawód kompozytora jest zawodem, który jest najczęściej sprzężony z zawodem muzyka. Każdy z kompozytorów, nie tylko szczecińskich, pracując, nie tylko tworzy, ale również jest wykonawcą. Dlatego każda z tych osób była nie tylko osobą, która komponowała własne utwory muzyczne, ale również pracowała na terenie Szczecina w szczecińskich kościołach jako kantorzy, jako organiści i jako nauczyciele. Pierwsza grupa sześciu osób to są kompozytorzy renesansowi i barokowi. I tutaj również nie przygotowałam dla Państwa jakichś konkretnych informacji o tych osobach, choć są to niewątpliwie postaci niezwykle ciekawe. Natomiast są związane z życiem religijnym
życiem religijnym Szczecina. Dlatego też informacje o nich, jeżeli Państwa zainteresowałyby, możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej parafii ewangelicko-augsburskiej w Szczecinie. Ponieważ ich kompozycje i ich praca były związane z obrzędami religijnymi, w których brali udział. Życie muzyczne tamtych czasów toczyło się w kilku miejscach w Szczecinie. Na pewno w zamku, w szkołach, ale także w kościołach. I właśnie twórczość tych kompozytorów była nieodłącznie związana z tymi aspektami życia, ponieważ tworzyli utwory dla chóru, wykonywali i układali pieśni liturgiczne oraz kantaty. A więc mamy tu przykład już tak wczesnych kompozytorów naszego miasta z okresu renesansu i baroku. Natomiast druga grupa muzyków poniżej to są muzycy XIX-wieczni. I tak jak mówiąc o malarzach, mówiłam Państwu, że byli to w większości mieszkańcy czy uczniowie, którzy urodzili się i rozpoczynali swoje kroki w edukacji w Szczecinie, tak tutaj mamy do czynienia z sytuacją wręcz odwrotną, ponieważ większość tych muzyków była osobami, które przyjechały do pracy w Szczecinie i tutaj i tu powstała część z ich utworów. Najbardziej znaczącym nazwiskiem i osobą w tej grupie jest oczywiście Karl Lewe. Johann Karl Gottfried Lewe. Oczywiście w skrócie używamy tylko jednego imienia i nazwiska. Urodził się w 1796 roku, a zmarł w 1869 roku. Nie urodził się ani nie zmarł w Szczecinie, a jednak większość swojego życia spędził w naszym mieście i tutaj przepracował 46 lat. Przyjechał do Szczecina w 1820 roku i 4 lata później utworzył pierwszą szkołę muzyczną na naszym terenie. Był organistą w kościele świętego Jakuba w Szczecinie. Jednym z jego uczniów był również wymieniany tutaj wcześniej kompozytor Adolf Pompke. Jeśli chodzi o Karla Lewego, to jest to nazwisko, które można znaleźć w Encyklopedii Muzycznej Świata. Są kompozytorzy polscy, którzy są nam świetnie znani, związani z naszą kulturą narodową, ale tacy, którzy nie doczekali się miejsca w Encyklopedii Muzycznej. My jako region mamy swojego reprezentanta w tej grupie. Jest to właśnie Karl Lewe, który znalazł swoje miejsce w muzyce światowej. Wniósł wiele jako kompozytor liryki wokalnej i dzieł oratoryjnych. Pisał muzykę do wierszy poetów romantycznych, w tym również Adama Mickiewicza. Dzięki jego działalności rozkwitało muzycznie miasto, bo już rok po premierze 9 symfonii Ludwika van Beethovena utwór ten został wykonany właśnie w Szczecinie. Tak samo jak dzięki niemu, to właśnie w Szczecinie miało miejsce prawykonanie dzieła Feliksa Mendelssohna Bardotlego do uwertury koncertowej Snu nocy letniej Williama Szekspira. Kiedy zapadł na zdrowiu, odsunęły się od niego władze miejskie, władze kościoła, jego przyjaciele i jego uczniowie. Wyjechał ze Szczecina do Kilonii 3 lata przed swoją śmiercią, ale na tyle był związany ze Szczecinem, że na jego prośbę jego serce zostało przywiezione i wmurowane w filarze przylegającym do jego ulubionych organów znajdujących się w kościele świętego Jakuba w Szczecinie.
urnę z jego sercem znaleziono w tym kościele w roku 2012, kiedy Bazylika Katedralna była poddawana gruntownemu remontowi. Przez wiele lat, właściwie do wybuchu, do 1945 roku, przed katedrą na postumencie, na którym obecnie stoi posąg Matki Boskiej, stał pomnik Karla Lewego. W tej chwili w Szczecinie mamy tylko popiersie Karla Lewego, które znajduje się w Książnicy Pomorskiej. To jest jak gdyby taki jedyny element wizualny, który przypomina nam o tym kompozytorze. I tutaj z postacią Karla Lewego nieodłącznie związany jest człowiek już naszego pokolenia, którego zapewne Państwo kojarzycie jako konferansjera koncertów organowych w Kamieniu Pomorskim, ale też wielu koncertów organizowanych w Filharmonii. Choć nie jest kompozytorem, nie mogłabym pominąć go w swoich rozważaniach związanych z muzyką Szczecina, ponieważ był osobą, która nie pozwoliła zapomnieć o twórczości Karla Lewego. Był uznanym propagatorem muzyki, twórczości i wiedzy o tym kompozytorze. Był również nauczycielem, pianistą, uczył w średniej szkole muzycznej, był muzykologiem, znany ze swojej wielkiej pasji i energii. Był również wykładowcą naszego uniwersytetu, pracował w katedrze edukacji artystycznej. Zmarł w 2010 roku. Był przyjacielem kolejnego kompozytora szczecińskiego, choć urodzonego w Stargardzie Szczecińskim i znanego w Europie i w Polsce ze swojej kompozycji, znanego wykładowcę w naszym kraju i w Niemczech, ale związanego z naszym miastem. Profesor Marek Jasiński, jego imieniem została nazwana Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia przy ulicy Bolesława Śmiałego. Zmarł również w 2010 roku w Rumunii, wyjeżdżając na sympozjum muzyczne, które miało otworzyć. Słynie ze swoich aranżacji muzycznych, znanych utworów, oczywiście wysokich kolęd, wykonywanych wielokrotnie w różnych miejscach naszego miasta. I ostatnim kompozytorem, którym chciałam się pochwalić przed Państwem, jest już kompozytor młodego pokolenia, również pracownik naukowy, przez dłuższy czas związany z naszym uniwersytetem. Wiele kompozycji przygotował dla Pleciugi, do widowisk dla dzieci. Natomiast niestety, prawdopodobnie ze względów zawodowych opuści Szczecin. Jest to niewątpliwie strata. Współpracował z Markiem Jasińskim, współpracował z panem profesorem Szczęsnym i wiele sił włożył również w akt tworzenia Akademii Sztuki, ponieważ właśnie dzięki temu, że mamy w tej chwili wreszcie w naszym mieście wyższą uczelnię artystyczną, liczymy na to, że młodzież uzdolniona nie będzie już z naszego miasta tak chętnie wyjeżdżała i że nasza kultura będzie się coraz szerzej rozwijała i będzie miała coraz większe znaczenie, jeśli chodzi o kulturę naszego kraju. Proszę Państwa, nie byłby ten wykład pełny, gdybyśmy tylko oglądali i chociaż przez chwilę nie posłuchali jednego z utworów muzycznych naszych przedwojennych kompozytorów. Dość długo czekali na to, żeby zainteresować szerszą publiczność swoimi kompozycjami i wreszcie zaczynają być docenieni przez i wykonawców,
i odbiorców. To jest okładka płyty, z której Państwo za chwileczkę usłyszą utwór muzyczny skomponowany przez Karla Lewego. To jest płyta, która jest dodatkiem do książki Szczecin przełomu wieku XIX i XX, wydana przez Książęcy Młyn. Jedna z niewielu płyt, nie tylko poświęcona tematowi, ale taka też, która nie zabrania odtwarzania publicznego utworów. Myślę, że ma to służyć promocji tego, co w naszym mieście mamy i czym powinniśmy się chwalić. Dziękuję bardzo. Da sah eine blonde Frau, die saß auf einem weißen Ross. Sie saß auf einem weißen Ross, die Mähne war geflochten kalt. Nun fällt an jeder Fläche hin ein silberblankes Flöckelein. Ein silberblankes Flöckelein. Um der Reimer zog den Hut und fiel aufs Knie, der grüßt und spricht. Königin, du bist von dieser Erde nie. Du bist von dieser Erde nie. Die blonde Frau hält an ihr Ross. Ich will dir sagen, wer ich bin. Ich bin die Himmelsjungfrau nie. Ich bin die Elfenkönigin. Nimm deine Hand. Lass dein bestes Lied erschallen. Doch wenn du meine Liebe küsst, bist du mir sieben Jahre verfallen. Wohl sieben Jahre, oh Königin, zu dienen dir, erschreckt mich fast.
durch den grünen Wald, wie glücklich da der Rhein war. Wie glücklich da der Rhein war. Wir ritten durch den grünen Wald, ein Vogel sang und Sonnenschein. Und wenn sie leicht am Hügel zog, so klangen hell die Glöckelein. Proszę Państwa, jeszcze raz dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, to mogę spróbować na nie odpowiedzieć, choć nie jestem pewna, czy poradzę sobie. Dziękuję bardzo. Ja mam jedno pytanie, niech Pani nie ucieka. No rzeczywiście, wykład był wspaniały. Przyznaję szczerze, jako szczecinanka, że pewne rzeczy, o których dzisiaj Pani mówiła, nie zaistniały w mojej świadomości, ale to chyba wynika z faktu, że rzeczywiście Szczecin nie umie się promować. No ostatnie może lata, ale w moim odczuciu to wynika w dużej mierze z tego, ukłon w stronę wszystkich wykładowców, profesorów, rektorów Uniwersytetu Szczecińskiego, bo brak Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie właśnie spowodował taką pustkę, taki brak zainteresowania sprawami dotyczącymi kultury, historii i temu podobnie. Moje pytanie dotyczy i tego, co Pani mówiła w czasie przeszłym i może trochę pytania dotyczące przyszłości. Jeżeli chodzi o czas przeszły, interesuje mnie szczególnie ta część pierwsza, gdy opowiadała Pani o tej wspaniałej ceramice. Ja chciałabym się zapytać, czy wiadomo Pani, no zresztą pracując i w muzeum i będąc historykiem, wie Pani na pewno, czy w muzeum w Berlinie znajdują się jakieś pozostałości po tych pięknych, glinianych, ceramicznych wyrobach, czy gdziekolwiek na terenie Niemiec, czy tylko tutaj u nas w Szczecinie? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie natomiast dotyczy już może tego nieszczęsne, ale gdziekolwiek nie jestem wśród znajomych, to wszyscy mi zadają pytanie, na które czasami nie umiem odpowiedzieć, dlaczego te 2050 rok w Szczecinie ma w nazwie Stettin, a nie Szczecin i dlaczego nie promujemy naszego polskiego języka, jeżeli sami wiemy doskonale, że ja pamiętam w latach 60. już studiując w Szczecinie, na każdym kroku spotykałam się ze stwierdzeniem, z napisami, w książkach, w biuletynach, w informacjach, grzmiało z każdej strony, myśmy tu nie przyszli, myśmy tu wrócili. I taka jest prawda, wiemy wszyscy o tym doskonale. Dlaczego wobec tego brak jest tego, żeby historycy, naukowcy, no cały sztab ludzi, przecież już istniał Uniwersytet Szczeciński, nie wyprowadził z błędu naszych władz, naszego prezydenta, że nazwa, którą lansuje, nie ma nic wspólnego z naszym miastem, pływające ogrody, no może, nie wiem, my chyba już nie doczekamy tego 2000, przynajmniej ja mówię o sobie, przepraszam bardzo, nie doczekamy tego 2050 roku, ale to rzeczywiście jest takim czymś, co stanowi jakieś takie pewne ukłucie w serce, bo to, że mamy pamiątkę w tej chwili w Szczecinie. Nie okłamujmy się, chiński rynek wkroczył na całą Polskę, na cały świat i te magnesiki, te pływające w butelkach żaglowce, te bursztyny nawet, to możemy dostać i w Zakopanem, i nad morzem w każdej miejscowości. To nie jest nic naszego. Promuje się ostatnio natomiast w bardzo dużym stopniu rzeczy związane z pasztecikiem szczecińskim i z paprykarzem. Przepraszam, tak, z pasztecikiem i z paprykarzem, ale chyba nie o to chodzi. W związku z tym jeszcze na zakończenie. Na jakim etapie są zbiory związane z obecnym, aktualnym miastem Szczecina, jeżeli chodzi o zbiory archiwalne, muzealne i temu podobnie? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za to pytanie i dotknęła tu Pani kilku takich rzeczy, o których chętnie właśnie podyskutuję. Tylko na samym początku powiem, że nie jestem historykiem sztuki. Jestem pedagogiem. Nie pracuję w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Posiłkuję się tym, co jest dostępne dla przeciętnego odbiorcy. Nawet nie korzystam z jakichś specjalnych zbiorów, tylko z tego, co muzeum udostępnia na bieżąco swoim mieszkańcom. No i właśnie, jeśli chodzi o tę przeszłość,
Prawdopodobnie, nie jestem tego pewna, ale nie słyszałam o tym, żeby gdziekolwiek indziej była ta porcelana eksponowana i przechowywana. Pamiętajmy o tym, że to były elementy życia codziennego. Zastawy, talerze, dzbanki, wazony, które towarzyszyły codziennemu życiu. A więc takie elementy, które możecie Państwo znaleźć na starych strychach albo w starych szafach zapomnianych od ostatnich 100 czy 200 lat. Nie są to naczynia, które mają większe, no nie chciałabym powiedzieć znaczenie, ale większą wartość. One są niezwykle cenne dla nas, natomiast nie sądzę, być może przechowywane są, ale raczej jako pamiątki rodzinne w innych miejscach Europy. Nie słyszałam o tym, żeby Berlin taką wystawę posiadał, czy posiadał to w zbiorach. Natomiast być może się mylę. Więc jeśli chodzi o te kwestie właśnie przeszłości, natomiast jeśli chodzi o ten znak, tutaj poruszyła Pani właśnie taką kwestię, nawet przed samym rozpoczęciem wykładu tu z Panem o tym rozmawialiśmy, ponieważ zawsze właśnie to pierwsze nasze spojrzenie na ten znak, zresztą większość osób, kiedy dyskutowaliśmy o tym, właśnie tego dotyczył, że to nie jest nasz znak. My jesteśmy Polakami, mamy polską nazwę tego miasta i chcemy, żeby to była polska nazwa. W tłumaczeniu tego, dlaczego ten znak tak wygląda, powiedziano, że jest to fonetyczny zapis tego, w jaki sposób obcokrajowcy wypowiadają nazwę naszego miasta. Miało to służyć pewnej unifikacji tego znaku i takiemu wyjściu naprzeciw trudnościom językowym związanym z językiem polskim. To, co mnie bardziej przekonuje niż ta forma, bo powolutku się opatrzyłam i jak gdyby przyzwyczaiłam do tego znaku i chyba zaakceptowałam, ale właśnie dzięki tym kontaktom z porcelaną, z ceramiką szczecińską, która jest w takiej kolorystyce. Wytłumaczyłam to sobie, że to jest pewien związek z tym, co tutaj było i co tutaj teraz jest. To są pewne elementy współczesności i przeszłości. I tak jak ze sztuką współczesną, nie wszystko akceptujemy do końca. Jest też jakaś taka tendencja do tego, żeby do spraw naszych zatrudniać obcokrajowców. I nie wiem, czy Państwo widzieliście znak graficzny logo Akademii Sztuki. Też nie był projektowany przez Polaka, nawet nie wiem, czy jest to niezwykle znany artysta europejski. Natomiast nawet nie wiem, czy jest on pracownikiem Akademii Sztuki. I też jest to znak może czasem nas zadziwiający, może oczekiwalibyśmy czegoś innego. No niemniej jest to znak, który został przez tę instytucję wybrany. I tak myślę, nie wiem, czy myśmy głosowali, mieliśmy jakiś głos w sprawie tego znaku, raczej nie. Ale tak jak Pani powiedziała, mamy wątpliwości, czy dożyjemy tego czasu, czy zobaczymy ten Szczecin tej przyszłości. I teraz patrząc na to, co było i jak się zmieniło do tej pory, możemy się tylko spodziewać tego, jak stary ten znak będzie, kiedy nadejdzie ten 2050 rok. Mam nadzieję, że wyczerpałam, powiedziałam, tak? Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby coś powiedzieć? Dziękuję. Pani doktor, z wypowiedzi wynika, jak słuchałem dosyć skrupulatnie, że tutaj w ceramice i w twórczości kompozytorów mamy ten styl germański, niemiecki. Natomiast nie spotkamy, jeśli chodzi o ceramikę, to jest prosta, użyteczna, pani doktor zresztą wspomniała o tym. Natomiast ja nie widziałem, nie usłyszałem jakichś produktów, wyrobów typowo słowiańskich. Przykładowo wyroby z drewna,
może budowle jakieś, może coś innego. Czy pani doktor też ma wiedzę w tym zakresie i może wypowiedzieć się, bo na pewno była jakaś drobna polska Polonia, która mogła trochę się zajmować również tworzeniem kultury polskiej. Tutaj dziękuję. Na naszym regionie, tak? Tak, dotyczące w Szczecinie, bo załóżmy, ja mogę jeszcze uzupełnić, że tutaj nie ma typowo słowiańskiej kultury, bo przecież mamy różne migracje w Polsce. Ja przypomnę tylko, że po 1945 roku tutaj wyemigrowało z ziem zachodnich ponad 2,5 miliona Niemców, ale przecież mieliśmy okupację szwedzką. Mieliśmy te lata, jak początki, to była słowiańska, a zatem to się wszystko mieszało. Teraz po 1945 roku tworzy się ta kultura polska, czyli w okresie międzywojennym też musiało coś zaistnieć. Dziękuję. Ja bym wiązała te kwestie z ośrodkiem, z jednym z największych ośrodków edukacyjnych, jakim jest Berlin. I stąd może takie wrażenie, że tutaj sugeruję, że te tradycje, znaczy tak, tradycje na pewno są niemieckie i chociażby jeśli chodzi o muzykę, to ewidentnie odczuwalne ze względu na język, który jest śpiewany. Natomiast są to przykłady muzyki romantycznej. Taką muzykę tworzono w całej Europie w tym czasie. Pod względem muzycznym nie ma ona cech regionalnych czy tradycyjnych. Ona jest związana z czasem jej powstania, z tradycjami muzycznymi. Jeśli chodzi o, no właśnie, mówi pan o słowiańskości tych ziem. Wcześniej zamieszkiwali tu Gryfici. Trudno mi powiedzieć, tak jak mówię, nie jestem historykiem sztuki. Prawdopodobnie historyk, który zgłębia ten, interesuje się tym, czy zawodowo zajmuje, mógłby więcej na ten temat powiedzieć. W moim odczuciu jest to efekt tego, że jednym z najbliższych ośrodków, w którym kształcono i wychowywano, jest Berlin. Stąd te wpływy niemieckie, tak jak i tradycje literatury niemieckiej i filozofii niemieckiej, są nam niezwykle bliskie i je najbardziej rozumiemy. Przyglądając się chociażby publikacjom wydawanym w ostatnich latach, które są w takiej tendencji literaturoznawczej amerykańskiej i angielskiej, mnie osobiście bardziej odpowiada ta tradycja tej kultury i języka literatury niemieckiej. To jest kwestia wychowania i tego, z czym mieliśmy kontakt do tej pory. I jeśli chodzi o ceramikę, to tutaj może nie wybrzmiało to dość intensywnie, ale ja widzę bardzo intensywne wpływy niderlandzkie, holenderskie, a nie niemieckie. Stąd, kiedy pan wspomniał o Szwecji, ja myślę, że to był czas właśnie mieszania się pewnych struktur dzięki wymianie handlowej. I tutaj zaznaczają się niektóre elementy, które się silniej wpisały w codzienne życie, tak jak ta porcelana, której początkiem była tradycja holenderska. Przepraszam, nie porcelana, ceramika. Tam jeszcze. Książka, którą pani doktor nam zaprezentowała na końcu swojej, czy ona jest dostępna, a jeżeli tak, to gdzie i czy również z dodatkiem tej płyty? Tak, tak. Płyta jest nieodłącznym, jest elementem tej książki, tej publikacji, jest wyposażeniem, jak gdyby jest sprzedawana razem, samej płyty też nie można nabyć. Natomiast to jest taka księgarnia Sedina, ona znajduje się na rogu ulicy Felczaka i ulicy Wyzwolenia i tam znajdą państwo szereg takich publikacji, które dotyczą Szczecina. To jest album pokazujący Szczecin przedwojenny. Zresztą jest trochę takich publikacji dokumentujących czy porównujących te obiekty, jak one wyglądały przed wojną, jak one wyglądają obecnie. Także mogę polecić tutaj zresztą akurat to wydawnictwo, to jest Książęcy Młyn.
Nie jestem przekonana, ale taką mam jakoś, jakieś mam takie poczucie i wrażenie, że to jest jedno z wydawnictw szczecińskich. Ukazują się też cyklicznie kalendarze z fotografiami Szczecina. Ja niestety kilkakrotnie spóźniłam się i z odzysku, jak gdyby już stare, zatrzymałam, czy dostałam od kogoś w prezencie. Natomiast wiem, że są to publikacje, które są po pierwsze dość drogie, a po drugie, pewnie wynika to też stąd wynika też ta cena, ponieważ nie jest ich dużo, jest nakład bardzo ograniczony. Wiem też, że w Starej Rzeźni jest jakiś taki sklepik i tam pojawia się też coraz więcej publikacji związanych z naszym miastem. Szanowni Państwo, szanowna Pani doktor, proszę przyjąć w imieniu tutaj nas wszystkich Państwa piękne białe róże, tak jak biała ceramika, jak aura Pani osoby. Dziękujemy serdecznie, że w ten majowo-czerwcowy weekend znalazła Pani dla nas czas. Dziękujemy serdecznie, dziękujemy. Ja dziękuję Państwu bardzo, bo współpracę ze Szczecińskim Humanistycznym Uniwersytetem Seniora niezwykle cenię. Wszystkie te spotkania, które odbywają się w ramach warsztatów, są dla mnie niezwykle przyjemne i niezwykle cenne. Ja dzięki nim rozwijam się i kształcę jeszcze bardziej. Także ja bardzo dziękuję. Dziękujemy.